Słuchajcie, kochani, minęło trochę czasu. Mówię, wpadnę, zobaczę, bo tutaj widzę, że bardzo szybko działają. Zresztą ja tak sobie przejrzałem z pierwszego materiału, jak z Magdą rozmawiali, że tutaj szybkie będzie tempo. No jest ich tutaj sporo, wiedzą co robią, także to nie są chłopcy z pierwszej łapanki. Także mówię, tutaj będę częściej wpadał, żeby wam pokazywać, jak to wszystko wygląda. No to zobaczcie. Jest położona taka gruba belka. Wszystko tam z tamtej strony widzę, jest robione pod sznureczek. Zobaczcie. Są sznurki powyprowadzane. Także jest robione jak do linijki. No i co? To, co się dowiedziałem, to tutaj jest coś podłożone. Nie wiem po co, wy wiecie lepiej ode mnie, bo ja wam tylko przekazuję tylko tak, jak ja to widzę swoimi oczami, bo na budowlance się nie znam. Są od tego fachowcy i kierownik budowy i tak dalej, i tak dalej. W jakiejś tam kolejności. No i zobaczcie, jest przykręcona mocno tutaj taka podstawowa jakaś gruba bela. Tu jakaś zakładka jest zrobiona. Tutaj się nawet pytałem, czy się coś stało, to mówili mi, że nie, że jakieś krwiokwie muszą być, tu akurat wychodzą, to trzeba było wpuścić te śruby z mocowaniami. Także pokazuję wam tylko, jak to wygląda, kochani. Cieszę, aż buzia mi się normalnie cieszy, nie mogę się powstrzymać, powiem wam szczerze. I tutaj jeszcze wam pokażę tą stronę, jak to wygląda. Jest tak, tak to wygląda. Tak to, kochani, wygląda. Są zakładane te zakładki i na tym pewnie będzie skos docinane. Koziołki potężne mają. A czemu mi kamera zgasła? Myślę, słuchajcie, kamera, myślałem, że mi zgasła, się czarny obraz zrobił, to jest pewnie, bo zresetowałem całą kamerę, bo miałem z nią problemy, nie nagrywało w 4K. Także teraz mam pewnie wygaszać ekranu i nie widziałem, myślałem, że zgasła, a to nie zgasło, ona dalej nagrywała. No dobra, to ja tutaj chłopakom nie będę przeszkadzał, widzicie, ile wam mogę pokazać, tyle wam pokazuję. Jakie są kroki po kolei i spróbuję wpaść tutaj później i wam coś dograć, jakieś postępy. No wiadomo, nie będę tutaj cały dzień ślęczał i nagrywał, jak też mam swoje obowiązki. Co zwaliłem wam, chłopacy? A nie, to pustak. No, dobra. Jest okej? Okay? Mam nadzieję, bo to czy... na niego jest przemiary. Zerknij tu. Widzicie, tak to jest, jak ja się szlajam po tej budowie. No, wszystko zwaliłem. Sorki. Moja wina, dlatego widzicie, ja to kurczę nie zdara. Nawet nie mogę być na takiej budowie. Roztrzepane, z kamerą biegam. Dobra, kochani, widzieliście postępy? Lecę dalej, bo mam jeden już film dla was do zgrania. O, tu kantynkę sobie zrobili. Cyk. W garażu, no w sumie tak, po co w garażu? W garażu trzeba było siedzieć, jak nie było tego zadaszenia. To ja już, nie no, jeszcze potrzebuję, bo tam są jednak drzwi, nie? Bo bym z chęcią usunąłbym z chęcią już ten garaż z budowy, bo po co? Tak to wygląda wszystko. Dobra, to ja się zawijam, ale to, co chciałem wam powiedzieć, to słuchajcie to. Miałem telefon właśnie od cieśli, bo się wymieniliśmy numerami, że jakby coś potrzebował, to żeby do mnie dzwonił, bo szef z UPC pewnie też mnie ogląda. Także pozdrawiam cię, jeżeli mnie oglądasz, bo kiwałeś. Dobra. Coś chciałem powiedzieć, wymieniliśmy się numerami i zadzwonił do mnie, że ktoś chce ode mnie bloczki odkupić, bo jest tragedia, wręcz tragedia. Także jak coś się więcej w tym temacie dowiem, to wam na pewno dogram, mam się z nim spotkać. Powiedziałem, że nie ma problemu, odsprzedam ci wszystko, bo mi niepotrzebne. Ja muszę po prostu, musi przyjść do mnie mój budowlaniec, wyliczyć mi jakie i ile będę potrzebował na ściany działowe i resztę po prostu się pozbędę. A budowa, ten kto chciał ode mnie odkupić, to się mieści tam akurat.
Ja już wam ją wcześniej pokazywałem, także mówi, że nie ma problemu, ktoś koparką przyjedzie i co. No i dogadam się z nim, o, pewnie mu sprzedam po tej samej cenie, co ja kupiłem, a on mi powiedział, że coś mi tam wykona, także na pewno się dogadamy. Dobra, taka wrzuteczka z postępów, będę wam po prostu docinał, żebyście widzieli, co się dzieje. Pozdrawiam. Słuchajcie, zawijam się jeszcze raz na tą budowę, bo tak szybko zasuwają. Akurat widz był mnie odwiedzić mój, którego poznałem, co się spotkaliśmy na budowie. Jureczek, ja wam przedstawiałem go w jakimś filmie. Także pozdrawiam cię, Jureczku. On mi powiedział, że już no są dach zrobiony jest. Także niedawno co byłem na tej budowie, no to tak szybko działają, że lecę wam nakręcić, żebyście widzieli te postępy, bo tempo jest niesamowite, kurczę. Nie wiedziałem, że w takim tempie się dach robi, czy to akurat na początki są szybkie, a później zwalniają. Naprawdę nie wiem, no chcę wam to pokazać. No ile? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, może minęło 3 godziny od tamtej pory. Także zobaczę i wam pokażę. Dojechałem. Faktycznie, jakieś belki już są. Zobaczcie. Tak to wygląda z tej strony. Pokażę wam z drugiej strony, jak to wygląda. Elegancko. Podoba mi się. Dobra, no to lecę do góry, zobaczycie ujęcie z góry. Kluczyk? Daję. A na zaskę? Daję. Cieszę się. Masz klucza? Tak jak widzieliście, kochani, normalnie się składa jak klocki Lego. Jak ktoś wie, co robi, to jest fantastyczna praca. Tak mi się bynajmniej wydaje. Ja zawsze w swojej pracy wiedziałem, co robię, dlatego też szybko i dobrze pracowałem. I tu to samo jest widoczne bardzo mocno. Zobaczcie, jak ten szczyt wygląda w ogóle. Jest to kolos, co? Powiedzcie, że jest kolos. Elegancko. Także w bardzo szybkim tempie lecą chłopaki. Sprzęt mają, wszystko mają. To lecą. Te deski? No. Weź je tutaj, wiesz, pod ścianę połóż. Żeby nie spadły, bo tam będziemy na wieniec wysuwać, wiesz? Tą krokiem zrobiono. Proponowano do usztowania krokiem. Kto ma świnkę morską, to zapraszam. Dostanie od razu ściółkę. No, zobaczcie, to jest to, co wam mówiłem. Fakt, jeszcze się podwyższy tutaj. Pisaliście mi w sumie w komentarzach, że się podwyższy się tutaj podłoga i tutaj będzie dochodzić ocieplenie, także na pewno nie będę stał tak, jak teraz stoję. No, ale no nie wiem, co wam mam powiedzieć. Może jak na palcach stanę, może troszeczkę będę musiał się odsunąć. No ale bez tragedii, jak sami wiecie, tutaj będzie wszystko, to będzie siłownia, to jakoś się zagospodaruje to wszystko. Hantle będą pod ścianą, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Też będziecie śledzić to ze mną razem, tą jedną wielką niewiadomą. No dobra, to na tyle tej wrzutki, bo znowu jeszcze chłopakom coś tutaj przewrócę. Chciałem wam pokazać, co w takim krótkim czasie można zrobić, jak się wie, co się robi. To do następnego ujęcia i pozdrawiam.